Dzień dobry! W końcu Wrocław. Lato, rower, piękna pogoda. Kurczę, chce się żyć! Ostatnie tygodnie byłem ciągle w rozjazdach. European Startup Days, po European Startup Days byłem w Warszawie i to chyba z 3 razy u klienta i na różnych spotkaniach. Jednym razem jak jechałem, to złapała mnie taka ulewa, że myślałem, że wypadnę z drogi. Takie ciągłe bycie w trasie jest męczące, w szczególności bardzo ciężko wtedy wykroić czas dla rodziny i ten taki czas prywatny, żeby trochę ochłonąć. A do tego jeszcze mega ciężko w momencie, kiedy w ciągu dnia jest 8, 10, czasami 12 godzin pracy z klientem czy pracy firmowej i do tego jeszcze nagrać vloga, to jest prawdziwy challenge. Dzień dobry. Godzina 17:46, niedziela, Warszawa. Dobrze być z powrotem w swoim wagonie. Okej, mam nadzieję, że nadążacie. Wiem, że czas i przestrzeń nam się trochę miesza. Dzisiaj, tydzień, półtora temu, Wrocław, Warszawa. Mam nadzieję, że za tym wszystkim nadążacie. W każdym razie... I ostatnio jak byłem, to miałem okazję zostać, byłem w niedzielę w Warszawie i zostawałem do poniedziałku. Więc akurat końcówka niedzieli to był dobry moment, żeby chwilę pobyć. I zawsze jak jestem, to mój kumpel Wojtek, który mieszka w Warszawie, zawsze wykazuje tą taką wielką inicjatywę, żeby coś mi pokazać, żebym zobaczył jak wygląda Warszawa i ja nigdy nie mam tego czasu, bo zawsze jakieś kurcze spotkania, wlot, wylot, przyjazd, wyjazd. Nigdy nie mam czasu, żeby rzeczywiście chwilę pobyć, a Warszawa jest naprawdę pięknym miastem. Dobrze być z powrotem we Wrocławiu. Jest tak fenomenalna pogoda, że aż grzech nie skorzystać po prostu z tego, żeby trochę przejechać się rowerem. Powiem wam z ciekawostek, które zaobserwowałem, to z obciążeniem kilkunastu kilogramów na plecach jeździ się o wiele, wiele lepiej. Ulica Powstańców Śląskich we Wrocławiu. Prawdziwy raj, cała autostrada. Dla rowerów, dla ludzi, którzy jeżdżą na rolkach, można drałować przez praktycznie 2,5 km. Może nawet więcej. Piękna, prosta trasa dla rowerzystów. Zarąbiste. Tak się akurat składa, że mieszkam całkowicie po drugiej stronie tej długiej, długiej prostej. No, więc korzystam z uroków.
Najfajniejszy jest właśnie ten tunel z drzew. Jeżeli człowiek jedzie przez niego, to jest fajny, naprawdę efekt, fajne uczucie. Ostatnia stacja rowerowa na południe. Dalej z buta albo autobusem. Nie wiem jak u was, ale u mnie produktywność w takie dni letnie, wiosenne jest po prostu 1000%. Zimą to się męczę. Okej, mam nadzieję, że połapaliście się w tym dzisiejszym zwariowanym odcinku. Ja już sam się pogubiłem. W każdym razie, mam nadzieję, że nadrobiliśmy trochę zaległości. Jeżeli nie widzieliście serii z European Startup Days, to zobaczcie, jest playlista, 3 odcinki, 3 fajne odcinki, m.in. jak zostałem prelegentem podczas tegorocznej edycji European Startup Days. No i co? Na razie jestem we Wrocławiu. Więc pamiętajcie, żeby subskrybować, lajkować. Do zobaczenia jutro.